Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj omówimy sobie nowe zmiany odnośnie aktualizacji 12, tylko już w praktyce, bo już ta aktualizacja weszła na Steamie, przynajmniej na telefonach podejrzewam, że też, więc musicie sobie zaktualizować aplikację, przeglądarka to wam się tam sama zaktualizuje, więc generalnie te zmiany już są. Oprócz tego legendarny loch, który startuje, tak jak mówiłem, 8 kwietnia, to co wspominałem, w sensie no ja tam zgadywałem, no ale jak widzicie, sprawdziło się 8 kwiecień, już mamy tu odliczanie w prawym dolnym rogu. Są jakieś nowości, są jakieś zmiany odnośnie tego legendarnego lochu, ale do tego przejdę może na końcu tego filmu. No ale w każdym razie odliczanie już jest, więc w piątek o godzinie 16 legendarny loszek startuje i też oczekujcie na ciekawy film w piątek o godzinie 16 równo wyjdzie, dlatego że będzie tam dla was pewna niespodzianka z okazji Wielkanocy, z okazji legendarnego lochu. Po prostu wyczekujcie, śledźcie kanał, tam dostaniecie po prostu informacje, bo ten film już jest zaplanowany właśnie na piątek na godzinę 16. Ale do legendarnego lochu zaraz przejdę, mamy tu kilka nowych funkcji, jak widzicie jest ten skarbiec, jest tam ta hydra, więc zaraz to wszystko sobie sprawdzimy, jak to właśnie wygląda w praktyce. Na wstępie, pamiętajcie oczywiście o zostawieniu kciuka w górę pod tym filmem, zjeżdżajcie w dół, zostawiajcie. Na koniec możecie napisać komentarz, to w sumie powinienem powiedzieć pod koniec, no ale niech będzie. Jak wam się podoba to wszystko, co zostało wprowadzone, co o tym myślicie, czy cieszycie się, że legendarny log zostanie otwarty, powiem wam, że w miarę git, powiem wam, że ja jestem osobiście zadowolony. No i co? I przewidywania, że tak powiem, póki co się sprawdzają. Także zostawiajcie kciuka w górę, zostawiajcie komentarz, zostawiajcie suba dzwonem, żeby nie przegapić chociażby tego filmu w piątek, tak jak mówię, z niespodzianką. I jeszcze możecie wbijać na Instagrama, na Discorda, na Twitcha, wszystkie linki są w przypiętym komentarzu i opisie. No i tak, odnośnie legendarnego lochu, tak jak mówię, co to zmian i tam jakiś napraw błędów i tak dalej, zaraz przejdę. Natomiast jeżeli chodzi o sam legendarny loch, no jak widzicie, sprawdziło się 8 kwietnia, to co wam mówiłem w piątek, 16, jakby, no tak jak mówię, zgadza się. Troszeczkę wstrzymywali się z ogłoszeniem tego legendarnego lochu, faktycznie, że gdzieś to przeważnie było szybciej ogłaszane, a teraz dopiero 2 dni przed, no ale już jest ta oficjalna informacja, już zresztą no, mamy odliczanie, więc jakby wygląda to tak, jak wygląda. I pozdrawiam tutaj osoby, które pod poniedziałkowym filmem coś tam pisały, że niepotrzebny jest ten film, że on nic nie wnosi, że ja sieję plotki, że to, że tamto. Były tam chyba z 2-3 takie osoby. Pozdrawiam, no bo nie wiem, czy wy uważacie, że ja bym wrzucał jakiś film, jeżeli czegoś bym nie wiedział, czegoś bym nie miał potwierdzonego, czy coś, tylko by były to czysto moje domysły. No ja coś wiedziałem, coś ten, no ale musiałem trochę poudawać, musiałem, wiecie, tam, no rozumiecie jak jest. Kto jest kumaty, będzie wiedział. Póki co sprawdziło się tak naprawdę i aktualizacja, i legendarny loch, no i jeszcze W55 zostało, ale kto tam sobie dopowie, to będzie wiedział, o co chodzi. No i tyle, nie? Także ja słów na wiatr, że tak powiem, nie rzucam i takich filmów bez powodu nie robię. Dobra, to tyle odnośnie tamtych komentarzy. No i co, zaczynamy. Pierwsza sprawa, pupil gildyjny. Omówimy oczywiście te najistotniejsze zmiany, natomiast jeżeli jesteście ciekawi, co w ogóle wniosła cała aktualizacja odnośnie nowości, zmian i napraw błędów, to zapraszam do porannego filmu, tam dokładnie omówiliśmy tą listę zmian. Ja go wrzuciłem, no nie było to zbyt mądre pewnie o godzinie 10 dzisiaj, no więc w środku tygodnia, także ktoś tam mógł go nie zauważyć, więc zapraszam serdecznie. No i okej, tyranożar, jak widzieliście pewnie rano, miał on tam jakieś 105 tysięcy siły. W tym momencie ma tej siły po aktualizacji, po tym, że tak powiem, zboostowaniu tego pupila, bo tak jak wam pisałem w tytule rano, to będzie na pewno boost, no i faktycznie jest, bo w tym momencie ma niecałe 155 tysięcy siły, prawie 50 tysięcy staty na plus, bardzo dużo, no i chyba zauważyli, że te głowy tej hydry nie idą jakoś super nawet najlepszym gildiom topowym, więc troszkę to zboostowali, no i teraz na pewno te głowy będą padać o wiele lepiej, więc to jak najbardziej super. Super, dobra, to także jak widzicie to zmiana na plus, no już nie trzeba zgadywać, wiadomo jest, że ta hydra po prostu pójdzie lepiej. Także to pierwsza zmiana, druga sprawa... Druga zmiana w zasadzie, no to jest ten skarbiec. Jak widzicie, mamy tutaj tą ikonkę już tajny magazyn, o której mówiłem rano, już jest w praktyce. No i tak to wygląda. Póki mamy na czerwono surowce, to nie można przekładać z tego tajnego magazynu do surowcy. Natomiast jak tutaj sobie na przykład weźmiemy, zakręcimy kółkiem, o, od razu dostaliśmy 3 miliony kamienia, to jak widzicie te 3 miliony kamienia idą do tego tajnego magazynu. To taka ciekawostka. Tajny magazyn, no uważam, że jest
spoko, że spoko opcja, to co już mówiłem rano, tylko właśnie no nie można tego przekładać, dopóki nasze surowce będą na czerwono. Jak pewnie tutaj zejdą poniżej czerwonego, czyli poniżej tych 100 milionów na przykład kamienia, to wtedy będę mógł te 3 miliony sobie przełożyć tutaj, no ale to jest git, że trzymamy to i nikt nam nie zabierze, że tak powiem, nie? W sensie zawsze to dodatkowe miejsce jak najbardziej na plus. Co ciekawe, myślałem, że moje tutaj, ja już trochę to testowałem, dlatego mam tu mniej niż rano na filmie tego drewna. Co ciekawe, nie zostały one mi, że tak powiem, usunięte z ekwipunku i do tego tajnego magazynu wrzucone. Tutaj mamy również maksimum osiągnięte. No tu ja mam 2 miliony drewna i po teście było, wyglądało to tak, że jeżeli sobie użyłem, to dochodziło mi do tego głównego jakby zbiornika, natomiast jeżeli tutaj nie. Jeżeli mam teraz 2 miliardy drewna już, chciałem powiedzieć miliony, no ale to już są miliardy, jak sobie użyję dla testu, to będzie marnotrawstwo, no ale żeby wam pokazać na filmie, to jak widzicie, tego drewna mi do tajnego magazynu nie dorzuciło. Czemu? Nie mam pojęcia. Być może działa to tak, że po prostu jak ktoś miał odłożone te paczki z eventu, to po prostu no one przepadają, że tak powiem. Natomiast od kolejnego eventu już będzie to do tego tajnego magazynu wrzucane. Mam nadzieję, że to nie jest żaden błąd, że to działa tak, jak być powinno. W każdym razie no z kółka przetestowaliśmy i z kółka faktycznie działa, więc nie mam pojęcia. No tu jak używamy, to w dalszym ciągu dodaje mi do tych głównych surek. No tu mam 2 miliardy drewna, więc wam nie pokażę, ale sprawdzałem przed filmem, musicie mi uwierzyć na słowo. Więc tak działa ten tajny skarbiec, tajny magazyn, moim zdaniem opcja bardzo, bardzo fajna. Kolejna rzecz, która tam jakoś została zmieniona, powiedzmy taka ciekawsza, no to doszedł nam guzik odbierz, jak widzicie, za tą premię, za codzienne logowanie. Tutaj mimo wszystko no musimy pamiętać, żeby to odbierać, żeby nam się kalendarz nie zresetował. No i to co już mówiłem rano, wyrażałem swoją opinię, bardzo fajne. Można teraz decydować, czy chcemy level odebrać od razu, czy później, czy coś, nie robi to z automatu, mi się podoba. Zwłaszcza, że zostało to dodane do listy, jak widzicie, to do, premia za codzienne logowanie, odbierz swoją codzienną premię. Także i tak to będziecie mieli na tej liście, jeżeli ktoś zapomina. Ja mam nawyk, to co też mówiłem rano, tu się bardzo powtarzam, ale pokazuję wam w praktyce i zaraz przechodzimy do tego legendarnego lochu. Ja mam tu nawyk właśnie, że i tak tą listę to do sprawdzam codziennie przed spaniem, więc wygląda to tak, jak wygląda. Dobra, co dalej mogę wam pokazać? No i tyle. Teraz mamy, jak widzicie, ten legendarny loszek. To są trzy takie w sumie największe zmiany. Nie są jakieś super, no ale jest jak jest. No i mamy ten legendarny loszek. Teraz tak, nie robiłem wam screena, tu i tak jest po angielsku. A nie, przepraszam, już jest po polsku. To spoko, i tak wam nie będę robił screena, no ale wam po prostu przeczytam. W piątek 8 kwietnia o godzinie 16 otworzą się wrota do magicznego legendarnego lochu, legendarne łupy, jak je znaleźć, taki tytuł. Tym razem będziecie mieć 11 dni do poniedziałku wielkanocnego włącznie, aby odkryć wszystkie mistyczne sekrety ukryte w starożytnej szkole magii. Zwiastun nowego lochu możecie obejrzeć pod tym adresem. Zwiastun sobie może obejrzymy na tym pierwszym odcinku, jak już to będzie, bo on będzie i tak w grze. Kolejna rzecz to jest jakiś nowy event ma być za tydzień. Przewidziane na następny tydzień wydarzenia to poszukiwanie pisanek. Nie wiem co to jest, nie kojarzę, żeby coś takiego było. Zobaczymy jak to faktycznie wygląda, co to za event i tak dalej. Drugie to są szalone zbiory grzybów, prawdziwa profuzja PD, pięknych piasków czasu czas, tango w twierdzy, kocioł w kuźni, zgromadzenie zjawiskowej zwierzyny oraz sterylne sedesy. Czyli kurczę, nie ma eventu Golda razem z eventem PD za tydzień. Szkoda, mogliby to zrobić, no bo to jest jednak taki specjalne wydarzenia z okazji Wielkanocy, fajnie jakby ten Gold i Exp był w jednym, no ale Golda będziemy mieli w tym tygodniu, więc no chyba dlatego tak to wymienili. Zobaczymy jak będzie. Boże, już mi się głos załamuje, dzisiaj już nagrałem chyba trzeci albo czwarty film, nieważne. Zobaczymy o co chodzi z tym poszukiwaniem pisanek. Dobra, no i teraz tak, pozostała część nowości, zmian oraz poprawek, czyli kontynuacja tego z filmu porannego odnośnie legendarnego lochu. Nowość, legendarny loch, nowa wersja, legendarne łupy, jak je znaleźć, legendarnych lochów z nową grafiką lokalizacji wrogów i tym podobne oraz nowymi tekstami i dźwiękami, standard. Nowość, legendarny loch, dodano trzy nowe przedmioty legendarne, buty, naszyjnik i talizman, czyli znowu będzie można, kto nie ma, znaleźć z poprzednich edycji i te trzy będą tylko nowe, na przykład nie wiem, dla mojego wojownika, który ma wszystkie legendarne itemki, będę miał tylko te trzy do znalezienia i one pewnie będą miały pierwszeństwo, będą dropić jako pierwsze, jak najbardziej spoko. To jest fajne, bo no wiecie, nie zabiera dużo czasu na przykład na takim wojowniku,
A jeżeli ktoś tam sobie nie dropnął przez ostatni tam rok, powiedzmy, z którejś edycji jakichś itemów, to może teraz je spróbować dropnąć znowu. Nowość, legendarny loch. Kobiece postacie w grze mają teraz osobny dźwięk dla ucieczki. Okej, okay, no to taka ciekawostka mini. No i teraz tak, nowość, poszukiwanie pisanek, okej. Okay. Nowe wydarzenie na Wielkanoc, gdzie można dostać jako nagrodę m.in. jajka pupili, których jeszcze nie złapaliście. O kurde, to jest bardzo ciekawe. Ciekawe, czy to będzie można i te legendarne pupile i coś, to powiem wam, że taki duży game changer może być, no ale jeszcze nie powiedzieli, jak to dokładnie działa, więc nie ma co zgadywać, zobaczymy za tydzień, no ale powiem wam, że no to ciekawe, nie? Na przykład jakiś pupil z walentynek, który dostaniemy gdzieś no teraz, no to i tak byśmy musieli bardzo długo czekać, pół roku, a już byśmy mieli na Wielkanoc. Ciekawe, zobaczymy, jak to będzie działać. Zmiana, legendarny loch, optymalizacja szans na znalezienie legendarnych przedmiotów, no zobaczymy, jak to będzie działać. Zmiana, legendarny loch, wejście do legendarnego lochu jest teraz możliwe tylko wtedy, gdy zainstalowaliście najnowszą wersję gry, więc tutaj do was już w tym momencie, bo już powinna być ta aktualizacja wszędzie, sprawdźcie na telefonach, czy macie to, głównie żeby sprawdzić, czy macie nową aktualizację, to po prostu sprawdźcie, czy na mapie miasta wam odlicza do tego legendarnego lochu w prawym dolnym rogu. Jeżeli tak, to macie po prostu wgrane i jesteście, macie to z głowy. Na Steamie już jest na pewno, ja to nagrałem po 12, już mam, na telefonach też zaktualizujcie, na Androidzie czy iOSie, na przeglądarce, tak jak mówiłem, powinno się wam samo zaktualizować, no ale żebyście potem nie narzekali, że nie macie. Dobra, kolejne. Naprawiony błąd, legendarny loch. Otrzymywanie błogosławieństw i klątw było czasami wyświetlane dwukrotnie. Naprawiony błąd, legendarny loch. Skrzynia z nagrodą była czasami wyświetlana ponownie po ukończeniu lochu. To kojarzę, że coś takiego było. No i dobra, tyle. Taka kontynuacja tej listy zmian. To wszystko w zasadzie. Takie zmiany, to tutaj zostało nam, mamy dodane i tak dalej. Takie najważniejsze wydaje mi się, no bo chyba nic tam jakoś bardzo nie zostało dodane. Spoko, fajnie, że coś zmienili, fajnie, że coś dodali, fajnie, że ten pupil zostanie zboostowany zawsze, to więcej tutaj expa za misję codzienną, więc to jak najbardziej git. Wszystko, ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie, przypominam o wbijaniu na Instagrama, na Twitcha, na Discorda, możecie również zostawić oczywiście suba z dzwonem, komentarz, łapę w górę i chyba tyle. Ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!